W Obrzyskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jak co roku odbył się Dzień Pracownika Socjalnego. Wyróżniono najlepszych i podsumowano dotychczasowe działania. MOPS przeznaczył i planuje jeszcze rozdysponować prawie 150 milionów złotych na pomoc potrzebującym w 2018 roku. Podczas uroczystości pracownicy MOPS-u opowiedzieli o swojej pracy. Najbardziej aktywnych nagrodzono i wyróżniono. Zaprezentowano film i przybliżono garść statystyk podsumowujących dotychczasowe działania. Pracę asystentów rodziny i pracowników socjalnych docenił również prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Zadałem sobie takie zadanie, żeby raz jeszcze pójść wszędzie tam, gdzie być może jako prezydent za rzadko bywam. A ponieważ tu się głównie kręcimy, trochę szpital i tak dalej, więc zadałem sobie trudu, żeby dotrzeć do tych, którzy najczęściej są waszymi podopiecznymi z różnych powodów. A więc schodziłem chyba każdą klatkę na Podgórzu i prawie każdą na Sowincinie, większość na Białym Kamieniu i spora część Nowego Miasta. Muszę powiedzieć, że dokładnie po raz kolejny, bo to nie było moje pierwsze doświadczenie, po raz kolejny zrozumiałem, jak trudna jest wasza praca. Z pomocy społecznej w Wałbrzychu korzysta około 3000 osób. Najczęstsza forma pomocy to zasiłki. Najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie i długotrwałe choroby. Jeśli chodzi o podział na dzielnice, to najmniej osób korzysta z pomocy na Podzamczu i Piaskowej Górze. Najwięcej na Sobięcinie, Starym Zdroju i Nowym Mieście. Jednak widać wyraźny spadek w stosunku do poprzednich lat. Niekorzystanie z pomocy społecznej w najmłodszych dzielnicach Wałbrzycha nie oznacza, że nie ma tam problemów. Podzamcze ma największy wskaźnik osób starszych, schorowanych, znerwicowanych i z depresją.